Cześć, witam was ponownie. Dzisiaj będzie coś z niczego. To, co lubię najbardziej. Szybko i smacznie. Będzie kawałek kapusty, cebula, kawałek mięsa, trochę makaronu, pieczarek, no i oczywiście trochę przypraw. I z tego dzisiaj zrobimy obiad. Taki obiad. Dobra, a więc do dzieła, bo szkoda czasu. Najpierw pokroję mięso. To jest akurat polędwiczka wieprzowa, ale możemy użyć każdego rodzaju mięsa. Może również być to wołowina, może być królik, bażant, cokolwiek tam znajdziemy, tego użyjmy. Kroję w kostkę. Bo najpierw przygotuję sobie składniki, a później zajmę się samym gotowaniem. Tak jest najłatwiej. Teraz pokroję cebulę. Cebulę pokroiłem w pół plasterki. I na razie odstawiam razem z deską. Teraz pieczarki. Aha, mam tutaj, zobaczcie, jeszcze garść zieleniny. To jest tymianek i rozmaryn. To nada nam całego aromatu naszej potrawie. Mam tutaj kilka pieczarek i możemy je poprzekrajać w ćwiartki. Nie przejmujmy się, że one są na razie takie duże, ale pod wpływem temperatury one się skurczą. Dlatego nie należy kroić ich za drobno, bo później się robi małego na patelni. No i grubsze składniki myśmy mieli pokrojone, więc teraz przystępujemy do smażenia, gotowania, nakładania, no i do próbowania na sam koniec, nie teraz. Rozgrzewam patelnię, na rozgrzany tłuszcz wrzucam mięso. Mięso solę i sypię pieprze. Wrzucam zieleninę. Kiedy mięso jest już lekko zrumienione, dorzucam cebulę. Ja smażę polędwiczkę, więc ona usmaży się bardzo szybko, ale jeżeli użyjemy innego mięsa, to będziemy musieli dostosować po prostu czas smażenia do jakości mięsa. Teraz wrzucam pieczarki. Dorzucam również trochę liści laurowych i ziel angielskie. I to wszystko będę smażył jakieś 10 minut i za chwilę znów się spotykamy. Mięso i pieczarki już są prawie gotowe. Zobaczcie, jak pięknie się zrumieniły. Pokroję 1/4 główki kapusty. To jest kamienna głowa. Teraz właśnie jest czas na nią. Jesienna taka. Kapustę szatkuję po prostu. Dorzucam do mięsa. Wetrę dwie marchewki. Kapusta zaraz zmniejszy swoją objętość pod wpływem temperatury i nie będzie jej tak dużo. Teraz wkroję trochę zieleniny. Będzie to szczypior, koper i natka pietruszki. To jest gotowe, więc teraz musimy ugotować makaron i wszystko razem połączyć. I wrzucamy makaron. To są muszelki. Najlepiej będą tu pasowały. I gotujemy
tak długo, jak zaleca producent. Trochę wody musimy zostawić, tylko na dnie. Wtedy makaron fajnie nam się sklei z pozostałością. Wrzucam zawartość z patelni. I dokładnie mieszam. To jest po prostu szybki, normalny, tani obiad. Nie będzie tu żadnych fanfarów, ychów i prychów, tylko po prostu spróbujmy, czy to da się zjeść. A uważam, że tak. Jak nie mamy pomysłu na obiad, to wrzucamy mięso, makaron, trochę kapusty i cebuli. I też możemy się fajnie najeść. A ja już się dzisiaj z wami żegnam i zapraszam was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuję was, kiedy wrzucę film. No i życzę wam smacznego. I gotujmy szybko, tanio i smacznie.